Dzień dobry. Dzisiaj temat, którym chciałbym się zająć, dotyczy sabatu i Dnia Pańskiego. Sabat i Dzień Pański. Dlaczego przestrzeganie dzisiaj sabatu jest bałwochwalstwem i jest niemiłe Bogu? I dlaczego Dzień Pański powinniśmy brać pod uwagę? Najpierw fragment z Dziejów Apostolskich, 20 rozdział od 6 do 7 wersetu. Tutaj Paweł referuje, Łukasz referuje to w Dziejach Apostolskich następująco. I odpłynęliśmy z Filipi po dniach przaśnego chleba i przybyliśmy do Troady w ciągu 5 dni, gdzie przebywaliśmy 7 dni. A pierwszego dnia tygodnia, gdy uczniowie zebrali się, aby łamać chleb, Paweł wygłosił im kazanie, gotów odejść dnia następnego. I kontynuował swoją mowę aż do północy. Tak mówią Dzieje Apostolskie, rozdział 20, wersety od 6 do 7. W tym czasie, jak większość z nas, którzy czytamy Biblię, wie, Pismo będzie mówiło jasno o Dniu Pańskim, który to termin nie jest wymysłem człowieka. Samo to wyrażenie Dzień Pański, podane przez Ducha Świętego dla kogoś, kto ma odpowiednie wyczucie mocy Pisma Świętego, byłoby rozstrzygające dla celu, który mam teraz na uwadze, którym jest potwierdzenie Jego autorytetu, wyjaśnienie Jego specjalnego miejsca w Słowie Bożym i wyegzekwowanie Jego roszczeń wobec każdego chrześcijańskiego serca. Nie ma potrzeby mówić, że nie mam zamiaru przedstawiać tego jako mającego cokolwiek wspólnego z sobotą, z sabatem. Takie odniesienie zawsze musi osłabiać i zaciemniać Dzień Pański. W rzeczywistości ma ono tendencję do niszczenia charakteru instytucji, którą ci, którzy miłują Pana, pragną trzymać mocno i cieszyć się nią z całego serca. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest wielu pobożnych ludzi, którzy uważają, że musi być odczuwalna strata, jeżeli wyłączymy z Dnia Pańskiego miejsce, jakie sabat zajmował w dawnych czasach. I to rzeczywiście jest słuszne w umysłach tych świętych Bożych, którzy mieli szczególne związki z Izraelem, zanim nasz Pan przyszedł i przez całą Jego ziemską służbę. Ale nie jest to znowu w najmniejszym stopniu zaprzeczające znaczeniu sabatu, że ta odrębność charakteru jest stwierdzona, ponieważ będzie to w zakresie tego, co teraz zamierzam otworzyć. Jeżeli trochę nakreślę kontrast pomiędzy tymi dwoma dniami, ale mówię kontrast w cudzysłowie, kontrast celowo. Moim zadaniem będzie wykazać, że nie jest to tylko kwestia tego, co jest stosowne lub tego, co zgromadzenie Kościół zapoczątkował lub co świat uznaje w kodeksach prawnych. Domagam się dla niej boskiego autorytetu, dla tej instytucji Dnia Pańskiego, chociaż ten autorytet jest wykonywany w charakterystyczny sposób. To może uderzyć umysły niektórych chrześcijan jako osobliwe z tej prostej przyczyny, że byli oni przyzwyczajeni uważać prawo za jedyny wyraz boskiej woli, co oczywiście jest uproszczeniem nie dającym się obronić. Rozumie się, że tak powinni myśleć niewierzący, czyli oni powinni uważać prawo za wyrażenie boskiej woli. Pamiętam, że jakiś czas temu było to gdzieś napisane, co było nieszczęśliwym zadaniem, a jednak wchodziło w zakres po prostu tego, co czasami trzeba prześledzić,
i mamy pewne obowiązki śledzenia pewnych informacji. No i ten esej znanego wolnomyśliciela z XIX wieku, który właśnie na tym gruncie stoi, że jedyną rzeczą, która jest autorytatywna, określona, a nawet pozytywna, jest prawo. Jest to fatalne myślenie. Możemy to oczywiście zrozumieć u niewierzącego z tego smutnego i wystarczającego powodu, że Chrystus nie jest dla niego niczym więcej niż pustką. Może on podziwiać to czy tamto w Chrystusie, ale nie widzi ani jego osobistej chwały, ani doskonałości jego dróg, jako ukazujących Boga i człowieka tu na dole, na ziemi. Mimo to wydaje się rzeczą godną potępienia, że ktokolwiek patrząc na tak zwane 10 przykazań, na dekalog, mówi, że tylko tam, a nie w Chrystusie znajdujemy to, co jest pozytywne i że to, co dostarcza nam Nowy Testament, jest tylko negatywne. Jest to błąd. Dla każdego, kto czyta, i to tak w dekalogu takie sformułowania są, nie będziesz czynił tego i nie będziesz czynił tamtego, a następnie oświadcza, że to jest pozytywne z jednej strony, a z drugiej strony widzi objawienie Boga w Chrystusie w Nowym Testamencie, a następnie mówi mi, że to jest negatywne. To jest po prostu bardzo silne, negatywne wrażenie na temat takiej osoby. Można jednak zrozumieć niewierzącego, który tak mówi, ale jest to nie mniej dziwne niż bolesne, że niektóre dzieci Boże w naszych czasach, które powinny być znalezione na tej samej płaszczyźnie, platformie, jeśli o to chodzi, a one niestety tak twierdzą, że to jest tak. I to jest błąd. Oni przynajmniej o boskim sposobie myślenia o tym dniu i woli w tym zakresie. A chociaż może to nastąpić w sposób, który umysłom przyzwyczajonym do prawa i nieposiadającym żadnej innej reguły z pewnością musi wydawać się dziwne, to jednak będzie to dla nich wielką korzyścią, jeżeli zostaną pozbawieni tak poważnego błędu, bo jest to poważny błąd iść za prawem jako wyrazicielem Bożej woli, a nie za Chrystusem, który jest jedyną formą wyrażenia Boga. I prawdą jest, że sposób, w jaki Duch Boży objawił Dzień Pański w późniejszym objawieniu, jest dokładnie zgodny z najpełniejszymi objawieniami boskiej łaski i prawdy. Jest ono związane z samym Chrystusem, a jeszcze wyraźniej z Jego dziełem. Dlatego też brak wiary i duchowej inteligencji, jak również lekceważenie objawienia, jest opieraniem się na abstrakcyjnych, wydumanych podstawach. Jest to bardzo niebezpieczne, zwłaszcza na tak niskiej i obcej chrześcijaństwu podstawie, jaką jest prawo. Jest to w uderzającym kontraście z wieczystym przykazaniem wiążącym wszystkich ludzi w każdym wieku. Nie jest prawdą, że jeden dzień na siedem jest szabatem, ale siódmy dzień, tak samo jak nie jest prawdą marzenie o zmianie szabatu na pierwszy dzień, aby ustanowić Dzień Pański. To też jest błąd. Teraz mam nadzieję, że uda nam się przejść do wykazania, że Dzień Pański jest istotną częścią chrześcijaństwa dla wierzącego, podczas gdy jeszcze znajdujemy się tu na ziemi, na dole, nie w niebie. Nie jest to ludzkie lub kościelne zarządzenie, które przychodzi pożądane na swój sposób i które powinno być przyjęte z wdzięcznością, ale pozbawione boskiego roszczenia. Wierzę przeciwnie, że chociaż dane od Pana nie mniej niż sabat, to jednak jego natura, związek i przedmiot są o wiele wyższe, są niebiańskie.
Żaden chrześcijanin nie może w sposób inteligentny lekceważyć Dnia Pańskiego. Wiem, że są tacy, którzy pod wpływem pewnego rodzaju tzw. ultraduchowości powiedzą nam, że dla nich wszystkie dni są takie same jak Dzień Pański. No więc takim trzeba odpowiedzieć, że prawdziwszym byłoby powiedzieć, że dla takich ludzi żaden dzień nie jest Dniem Pańskim. Taki jest skutek nieposiadania Dnia Pańskiego jako w szczególny sposób Jego Dnia, Pańskiego Dnia. Teoria czynienia każdego dnia Jego Dniem kończy się praktyką, że żaden dzień nie jest Nim w rzeczywistości. Jest to brak wiary jako punktu wyjścia, a gdzie brakuje wiary, wszystko inne zawodzi. Małymi kroczkami, być może szybkimi, jeśli są tacy odważni, tacy ludzie zaczną traktować każdy dzień jako teoretycznie pański, ale wkrótce pozwolą sobie na taką swobodę w Dniu Pańskim, która według mojego, ale nie tylko mojego, ale przede wszystkim Pisma Osądu, jest hańbą dla chrześcijanina i hańbą dla Pana Jezusa. Wręcz przeciwnie, okaże się, że chociaż ten dzień został przedstawiony jako fakt, tak jak i inne cechy Nowego Testamentu, to jednak było w nim wystarczająco dużo światła, aby wiara mogła na nim działać i go zrozumieć od samego początku chrześcijaństwa. Od tej chwili, gdy chrześcijaństwo miało swoją właściwą istotę i wrażenie, i wyrażenie, Dzień Pański był wyznaczony przez samego Pana i przez cały czas, od początku do końca, Dzień Pański przypisywał sobie przez wyraźną sankcję Ducha Bożego jasne, wyróżniające i doniosłe miejsce w sercu i sumieniu każdego chrześcijanina. Ponadto dobrze jest poczynić poważną uwagę, że ci, którzy mylą Dzień Pański z sabatem, niezmiennie i koniecznie tracą prawdziwą ideę tego ostatniego, czyli sabatu, jeśli nie także tego pierwszego. Z pewnością wysokość prawdy związanej z Dniem Pańskim nigdy nie jest doceniana pod tym wyznaniem, które wiąże sabat z Dniem Pańskim, przez które schodzi się z jego niebiańskiego charakteru do ziemskiego. Ponownie umieszczanie go na gruncie sabatowym jest utratą światła, które tak obficie w nim świeci, gdy jest właściwie rozumiane. To, co ludzie nazywają w cudzysłowie chrześcijańskim szabatem, jako że jest to termin całkowicie nieznany Pismu Świętemu, jest również zwykłym pomieszaniem prawa Bożego z jego łaską. I tutaj niestety reformowany katolicyzm, reformacja poczyniła takie błędy, co widać w tak zwanej konfesji westminsterskiej. Ta konfesja westminsterska, której reformowani wyrazili swoje zabobony i przesądy, pomieszane z luźno interpretowanymi fragmentami Pisma Świętego, to ta konfesja westminsterska wyraźnie oświadcza, że ich zdaniem, co jest błędne, Dzień Pański ma trwać aż do skończenia świata jako chrześcijański sabat. No niestety można się tylko smucić, że ludzie podający się za pobożnych mają być zdaniem tej konfesji westminsterskiej związani tak oczywistym odejściem od prawdy Bożej i zmuszeni, będąc pod jej władzą, albo jak większość, pozostawać w nieznajomości Pisma Świętego w tej ważnej sprawie i brudzić, kalać swoje sumienie, jeśli wiedzą lepiej jak niektórzy. No jest to okropne. Niech jednak nikt nie myśli, nie przypuszcza, że mam przez to na myśli, iż szabat nie był najważniejszą instytucją. Znaczna część Pisma Świętego obala takie pojęcie. Ponadto pragnę ustrzec wszystkich przed błędną myślą, że to, co Bóg ustanowił z taką powagą jak szabat, od początku istnienia człowieka na ziemi jest już naprawdę zakończone. Tak nie jest. Pismo Święte wyraźnie mówi, że sabat będzie miał znowu swoje miejsce, że będzie on jeszcze dniem radości i wesela na ziemi,
że jest on związany z błogosławieństwem, które nadchodzi na całe stworzenie, że krótko mówiąc, nie będzie to dzień pański, ale sabat, kiedy Bóg Jahwech, Jehowa, napełni świat naturalną dla siebie dobrocią, gdy zło zostanie zniszczone, gdy szatan będzie już z szatanem będzie rozprawiony, będzie on związany, gdy Pan będzie miał swoją drogę w sposób oczywisty od morza do morza w tym chwalebnym okresie Nowego Przymierza, kiedy zacznie się Nowe Przymierze, sabat będzie miał swoje właściwe, zaszczytne miejsce. Jeszcze Nowego Przymierza nie ma, więc jeszcze sabat tego miejsca nie ma. Niektórzy myślą, że już Nowe Przymierze jest, no to ci są obowiązani przestrzegać sabatu, przez to, że ten błąd, który wyznają, że niby teraz jest Nowe Przymierze, pociąga za sobą ten drugi błąd, że trzeba wyznawać sabat, uważać go za rzecz do praktykowania. I znajdujemy na przykład w księdze Ezechiela, która daje nam najbardziej interesujące spojrzenie w przyszłość, na Nowe Przymierze, które się zacznie kiedyś w przyszłości, która jest zarezerwowana dla ludu Bożego i dla ich ziemi, gdy będą tu na dole, że sabat ponownie wysunie się w Nowym Przymierzu na pierwszy plan. To samo można zauważyć u proroka Izajasza, że kiedyś w przyszłości, gdy nastanie Nowe Przymierze, będzie on miał sabat swoje miejsce w Nowym Przymierzu, jak się zacznie Nowe Przymierze. Nie ma potrzeby gromadzić teraz takich fragmentów pisma akurat dla tego dzisiejszego mojego nagrania, lecz te, o których mówiłem, wyraźnie dowodzą, że to nie w przenośnym znaczeniu, lecz w całej ścisłości nadchodzi dzień, kiedy Bóg pomści swój lud i zdobędzie go dla siebie, kiedy Izrael nie będzie już więcej resztką zwodniczego języka, porzuconą dla obrzydliwego zdobywania złota i srebra, lecz kiedy przeciwnie, będzie świadkiem Jahwech, Izrael będzie świadkiem Jehowy. Niestety, ich dotychczasowe świadectwo było marne. Fałszywi świadkowie przeciwko jedynemu, prawdziwemu i wiernemu Chrystusowi Bożemu. Lecz oni mają być jeszcze, Izrael ma być jeszcze jasnym świadkiem boskiego miłosierdzia w czasie panowania chwały Chrystusa, Mesjasza. A gdy ten wiek nadejdzie, jak zacznie się Nowe Przymierze, sabat, i to warto podkreślić, powtarzam, powróci na swoje miejsce na ziemi. Izrael będzie wtedy przestrzegał także nowiu księżyca i, jak nam mówi Pismo, będzie obchodził święto namiotów, jak również będzie obchodził Paschę, ale co jest godne uwagi, nie będzie obchodził Pięćdziesiątnicy. I jeżeli spojrzymy do księgi Ezechiela, to znajdziemy tam uderzającą nieobecność tego ostatniego święta w obrazie przyszłości. Gdyby jego wizje były obrazem tego, co Bóg czyni w obecnym czasie, to Pięćdziesiątnica musiałaby być, nie mówię, że jedynym, ale z pewnością jednym z najbardziej znaczących świąt. To pokazuje, że Nowego Przymierza jeszcze nie ma. Zamiast tego proroctwo Ezechiela pokazuje nam wyraźnie brak Pięćdziesiątnicy, czego powód wydaje się mi równie oczywisty, jak i piękny. Typy, które były dane pod zakonem, miały znaczenie zarówno dla ludzi niebiańskich, czyli dla chrześcijan, jak i dla ziemskich, czyli dla Izraela i Judy. Pięćdziesiątnica w szczególności i wyznaniowo przedstawia zgromadzenie niebiańskiego ludu, a ten niebiański lud obecnie w procesie gromadzenia się, jeżeli tak możemy powiedzieć, tak wchłonął święto Pięćdziesiątnicy do siebie, że Izrael nie będzie miał Pięćdziesiątnicy w nadchodzących dniach, kiedy zacznie się Nowe Przymierze. Nowe Przymierze będzie 7 lat po pochwyceniu Kościoła, po zabraniu Kościoła z ziemi. I Izrael i Juda będzie miał Paschę, będzie miał to święto. Nikt nie może obejść się bez tego znaku ofiarowanego Chrystusa. Będzie to cień rzeczy przeszłej, gdzie tą przeszłością jest złożona doskonała ofiara Chrystusa.
Nie ma znaczenia, czy są to ludzie ziemscy czy niebiańscy, ale baranek i krew baranka są niezbędne, aby ktokolwiek mógł żyć i być w żywej relacji z Bogiem. Chrystus, nasza Pascha, jest ofiarowany nie tylko za nas, ale też i za nich. Oni odpowiednio będą mieli wielkie fundamentalne święto Paschy, ale wyróżniającym się świętem dla nich w tym dniu będzie święto namiotów, jak to już wcześniej widzieliśmy, ponieważ jest to dzień, w którym chwała zamieszka w ziemi, na ziemi. Nie tylko będzie widziana w niebie, ale zstąpi i zamieszka w ziemi, na ziemi. Kiedy Bóg dokona swoich chwalebnych zamysłów i planów dla tej długo wzdychającej, ale potem wybawionej ziemi. W tym dniu wraz z tym wszystkim są naturalnie także nowie księżyca i też rządząc ten księżyc nocą, dawał swoje światło i jeżeli widzimy to, no to on już niestety dawno będzie zgasły i zabłyśnie ponownie odnowionym blaskiem, kiedy Izrael ponownie stanie się wielkim naczyniem odbitej chwały tu na ziemi. Lecz my, chrześcijanie, w tym dniu będziemy już w samej chwale w niebie. Kiedy zacznie się nowe przymierze, to chrześcijanie już 7 lat przed rozpoczęciem nowego przymierza będą w niebie. Mamy do czynienia jako chrześcijanie z tym, którego wolno nam oglądać z odsłoniętą twarzą, bo wolno nam oglądać Chrystusa twarzą w twarz i wolno nam go oglądać twarzą w twarz już teraz. Ponieważ w międzyczasie moc Ducha Bożego przywiodła nas do tej bliskości z Panem Jezusem Chrystusem i sprawiła, że święto Pięćdziesiątnicy stało się tak zupełne w niebiańskim ludzie, że nie ma miejsca w przyszłości dla ziemskiego ludu, który mógłby je odpowiednio obchodzić. Taki jest sposób, w jaki Bóg urządził największą umiejętnością te zwykłe i niezwykłe cienie przyszłych dobrych rzeczy i cienie rzeczy przeszłych będą potem praktykowane. W owym dniu sabat będzie również na swoim miejscu, czyli w Nowym Przymierzu sabat również powróci na swoje miejsce w siódmym dniu, jak to było dawniej. W międzyczasie pojawiło się nowe stworzenie w Chrystusie i mam nadzieję, że uda nam się zauważyć, jak nowe stworzenie w Chrystusie połączyło się z Dniem Pańskim i w czym jego charakter zasadniczo różni się od szabatu, bo się różni. Dzień Pański to nie szabat. Szabat został ustanowiony, jak wiemy, na początku. Stanowił on zakończenie tygodnia poświęconego przez Boga na stworzenie niebios i ziemi, które teraz są. Przedstawiał on cenną prawdę, że ten, który zgodził się pracować przy formowaniu ziemi dla człowieka, zawsze spoglądał w przyszłość ku odpocznieniu, ku odpoczynkowi, który odnowione stworzenie powinno dzielić. Nie tylko odpoczynkowi dla nas, ale dla Niego i dla nas razem, kiedy nie będzie już więcej pracy. Znakiem tego był sabat, czyli siódmy dzień. Nie jest jednak prawdą, że szabat był od początku nakazany, bo przecież nie był. Bóg go uświęcił, ale nikt nie może udowodnić, że sabat został podjęty i działał w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek formalny sposób wcześniej. Pismo Święte milczy na ten temat i to jest mądre dla nas, aby nie wykraczać poza Pismo Święte. Ale to wiemy, że Pan uświęcił sabat i są oznaki tu i tam, że było to znane ludziom, znane przez ludzi. Nawet sami poganie nie byli bez pewnych śladów tego, ale Słowo Boże pamięta o 6 dniach stworzenia i o sabacie w instytucji tygodni. Znajdujemy to pojawiające się co jakiś czas, jak na przykład w czasie potopu i po nim, tak, że jest oczywiste, że w mniejszym lub większym stopniu sabat był znany od początku, ale tutaj był on związany ze stworzeniem, starym stworzeniem. A jaki był stan starego stworzenia?
Człowiek upadł i wszystko, co zostało pod nim umieszczone, było zrujnowane przed Bogiem. I musimy być świadomi, że człowiek stara się zakryć tę ruinę, nie mając odwagi zmierzyć się z powagą takiego faktu. Nawet pobożni ludzie czasami próbują to załatać, ale drogą prawdy jest zawsze uznanie spustoszenia, jakie spowodował grzech. Wyznanie tego Bogu i szukanie Jego wybawienia, a nie ludzkie wysiłki, aby to ukryć, zaprzeczyć lub zaradzić, powinno być naszą drogą. I teraz musimy przejść do Księgi Wyjścia. To będzie w drugiej części. Zatem mam nadzieję, że będzie można ten temat sabat, a dzień pański, a sabat kontynuować.